Witamy dzisiaj w naszym studiu EWTN ze słonecznego Rzymu, z tym pięknym widokiem na kopułę świętego, Bazyliki Świętego Piotra. I dzisiaj gościmy w naszym studiu bardzo szczególną osobę, księdza Andrzeja Prybę, profesora, księdza, który ma bardzo bogate doświadczenie, który też studiował nauki o rodzinie, więc idealna osoba do naszego studia tutaj dzisiaj. I też bardzo się zdziwiłam, spotykając się tutaj z księdzem Andrzejem, bo okazało się, że się znamy, że mieszkamy razem też w Poznaniu. Ksiądz Andrzej kiedyś był u nas na mszy świętej we wspólnocie Przymierza Miłosierdzia. Jak mówił kazanie, to rozbawił nas do łez. Także bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tutaj księdza gościć. Jakby ksiądz mógł się podzielić, ile lat kapłaństwa ksiądz ma, trochę opowiedzieć też o swoim doświadczeniu jako kapłan. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Pyta pani, ile lat mam kapłaństwa? 31 skończone, 32 się rozpoczął, prawda? O, także. To już trochę jest, prawda? Jestem misjonarzem świętej rodziny. Mieszkam obecnie, jak pani wspomniała, w Poznaniu i pracuję w Poznaniu. Pracuję na uczelni, Wydział Teologiczny, jestem prodziekanem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo wielu kapłanów ogląda nas też w telewizji naziemnej. Mniej może trochę w internecie, bo dopiero telewizja WTN w Polsce robi pierwsze kroki w tych ostatnich latach. Ale też wielu kapłanów, którzy są tutaj w czasie kongresu Światowego Spotkania Rodzin, myślę, że ma to pytanie w sercu. Jak towarzyszyć małżeństwom? Jak jako kapłan ja mogę małżeństwom pomagać, mogę im towarzyszyć w ich małżeństwie, ich rodzinie? Pani redaktor, mogę powiedzieć tak. Wspomniała pani najpierw o tym, że telewizja tutaj rozpoczyna, można, jeśli chodzi o edycję polską naturalnie, swoje pierwsze kroki. To mam takie skojarzenie, bo tak się składa, że praktycznie byłem na wszystkich kongresach rodzin, oprócz tego pierwszego w 1994. I co mi się kojarzy? Kojarzy mi się to spotkanie w Manili. I dlaczego kojarzy mi się? Bo pani mówi o tych początkach telewizji. Tam wtedy były początki telewizji Trwam. I tam też właśnie była ekipa właśnie z Torunia, która przygotowywała materiały i to był zupełny początek. I patrzymy, że jak to pięknie się potem to rozwinęło i pięknie to się rozwija i myślę sobie, że i na pewno polskiej przestrzeni też tej publicznej jest i miejsce dla drugiej telewizji. Która na pewno będzie też bardzo dobrze, że są różne możliwości i na pewno jedni i drudzy będą mieli swoich odbiorców. To jest pierwsza myśl. Druga myśl związana z tym pytaniem, które pani postawiła, dotyczącym towarzyszenia. Na pewno sprawa jest bardzo ważna i to, że jest kładziony nacisk na to, zresztą może w tym czasie ostatnim za papieża Franciszka, kiedy bierzemy do ręki, prawda, tekst Amoris Laetitia, to widać, że tam mocno to jest podkreślane, rozeznawanie, towarzyszenie, ale to nie jest nowa myśl, to kwestia towarzyszenia również jest familia z konsorcjo, tego, żebyśmy towarzyszyli, to jest oczywista rzecz, że należy towarzyszyć, bo to jest nie tylko kwestia tego, że ludzie zawierają związek małżeński, wchodzą, prawda, w szczególne przymierze, ale na pewno potrzebują też takiego towarzyszenia tych, którzy będą, czy to kierownikami duchownymi, czy będą, powiedzmy, spowiednikami. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, którzy będą pomagali w tym rozeznawaniu, prawda, tej drogi. Myślę sobie tak, wcześniej coś takiego było. Myślę tutaj o latach, prawda, 50, 70,
Przypominam sobie jeszcze jako żywo wypowiedzi księdza biskupa Stepanka, który będąc wiele, wiele lat przewodniczącym komisji, potem Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny, mówił o tym, no ale wcześniej nawet i przygotowania nie było szczególnego do zawarcia sakramentu małżeństwa, bo to właściwie mówi, było takie zwyczajne bycie w rodzinie, jak gdyby ta rodzina w większości była zdrowa i dlatego też, że była zdrowa, no, było czymś oczywistym, prawda, że się modlą, że raczej nie zmierzają w kierunku rozwodu, że to jakoś wszystko w miarę funkcjonuje. Nie możemy powiedzieć też, że było idealne, bo byłoby, to jest nieprawda, ale że to w miarę, powiedzmy, też i społeczeństwo było też inaczej funkcjonującym społeczeństwem, inaczej reagującym, oceniającym, prawda, takie czy inne postawy. I jakby to w sposób taki naturalny ludzie byli blisko Pana Boga, o tak byśmy mogli powiedzieć. Dzisiejszy świat, w którym żyjemy, i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, że zmienia się mentalność, prawda? Nie było takich mediów, jak dziś są. Media oczywiście, i to może być, bo media zawsze tylko na poziomie takim, że mamy do czynienia z czymś, z narzędziem, a narzędzie, no z tego narzędzia można różnie skorzystać, można dobrze z niego skorzystać, można źle skorzystać. Wiemy też dobrze, że wielu ludzi, którzy mają pieniądze, no też chcą te pieniądze pomnażać. No i oczywiście też korzystają z tych mediów, żeby z ludzi uczynić pewne konsumentów, prawda? No i to dlatego pewne zmiany i to, co się komuś opłaca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, będzie preferował. No i ludzie oglądają takie filmy, chodzą media społecznościowe, chodzą. I oczywiście to może się podobać, to jest też taka też może i walka o rząd dusz, o to, żeby no właśnie pociągnąć kogoś za sobą, za tym, żeby ktoś wybierał to, a nie co innego i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że na pewno potrzeba dzisiaj człowiekowi kogoś, kto będzie mu towarzyszył. Oczywiście ten ktoś musiałby chcieć tego, żeby mu towarzyszyć. Tak się składa, że posługuję już od wielu, wielu lat. Miałem okazję być zaraz na początku tworzenia w Polsce też ruchu międzynarodowego Ekip Notre Dame. I to 20 lat już minęło od tamtego momentu i ten ruch cieszy się w Polsce, myślę, że sporą popularnością, bo proszę sobie wyobrazić, 1000 par w tej chwili w Polsce jest, prawda? Czyli to jest całkiem sporo, całkiem spora grupa, również i na Białorusi udało się zainicjować, prawda, też ten ruch i tak dalej, jeszcze w innych krajach. Także Polacy tam mieli taką szansę i możliwość stworzoną. Dlaczego mówię o tym ruchu? Dlatego mówię, że kapłan ma w tym ruchu, zresztą też z tego ruchu ten charyzmat też został wzięty przez sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, prawda, dla kościoła domowego. I tam są pewne analogie, o tym, że kapłan jest tym, który towarzyszy. Właśnie on jest takim właśnie tym towarzyszącym, prawda, małżonkom. Spotykamy się co miesiąc, prawda, w takiej małej grupie, w 4, 5, 6 par, prawda, małżeńskich, i gdzie jest realizowany konkretny program formacyjny, gdzie też jest czas na wspólną modlitwę, gdzie jest czas na dzielenie się i życiem, ale też i tym co określane jest mianem zobowiązania, czy też tam inni nazywają to punktem wysiłku, prawda, dzielenia się tego. I te pytań, które się pojawiają w związku z tymi różnymi impulsami formacyjnymi. I tutaj ksiądz jest jak najbardziej bardzo potrzebny, zresztą w pewnych kwestiach właśnie jest dopytywany o to czy o tamto. I mi się wydaje, to w sposób, to jest jakby taki naturalny też to towarzyszenie kapłana. I myślę, że to przynosi wiele dobrych owoców i małżonkowie sobie też cenią, tak mówią, zresztą też wracając do tej myśli sługi Bożego księdza Caffarella, Henryka Caffarella, no, że jeden i drugi sakrament są wzajemnie sobie potrzebne, prawda, i że wspierają się, prawda.
Oczywiście też można powiedzieć tak na co dzień, że to też pewnie nie jest też takie proste, bo mówiąc o tym towarzyszeniu, no to małżonkowie musieliby chcieć. Ci akurat, o których mówię, oni chcą. To są pewne świadome ich wybory, bo oni chcą dążyć do świętości, prawda? I tutaj nawiązujemy do tej myśli, która jest haśle, prawda, głównym tego spotkania małżeństw w Rzymie na Watykanie, prawda? Bo o nic innego tam nie szło, tylko o to, żeby właśnie, żeby małżonkowie stawali się świętymi, prawda? A ksiądz po co jest? No, że towarzyszy im, pomaga im właśnie w tej drodze, żeby właśnie ten kurs, jaki obrali, żeby oni z niego nie zeszli, prawda? Piękne jest to, bo kapłani też w życiu małżeństw dają takie inne spojrzenie. Często małżonkowie są skupieni na takim swoich ludzkich problemach. Też rozmawiając z wieloma małżeństwami, które do nas przychodziło, czasami słyszymy coś innego, a kapłan daje takie inne spojrzenie z osobą obiektywną z zewnątrz. Jest szansa na obiektywizowanie, bo zresztą rozeznawanie, jak to znowu są różne szkoły tego rozeznawania i patrzenia kierownictwa duchowego, ale wydaje mi się, że ta będzie słuszną, gdzie mamy do czynienia z tym, z obiektywizowaniem tej rzeczywistości, prawda? Bo tak, małżonkowie mają kontakt ze sobą, ale mają kontakt z Panem Bogiem, prawda? I jeżeli rzeczywiście idą przez życie, chcąc żyć sakramentem małżeństwa, no to jednocześnie też odnoszą się do Najwyższego, tak? I rozmawiają z Najwyższym, prawda? I pytają o różne tematy, których nawet może no, nie bardzo wiedzą, co zrobić, jaką decyzję podjąć. I próbują wspólnie na modlitwie dojść do tego, rozważają Słowo Boże, prawda? Ale to też jest dobrze, żeby właśnie dzieląc się też tym, był ktoś, kto mógłby pomóc w zobiektywizowaniu tej rzeczywistości. Oczywiście decyzje zawsze muszą podejmować sami zainteresowani, natomiast ktoś z boku może pomóc, bo to nie on ma podjąć decyzję za nich, tylko że właśnie może pokazać właśnie całe spektrum, czy też poszerzyć to spektrum różnych możliwości i może i horyzontów, nie? I żeby widząc więcej, można było lepszą decyzję podjąć. I przede wszystkim też pomaga w tej sferze duchowej, prawda? Też ksiądz mówił o tej wspólnocie Notre Dame. U nas w ostatnich dniach w studiu też było małżeństwo Borowskich, którzy są też w wspólnocie Notre Dame, dzielili się tym doświadczeniem, tym jak ta właśnie wspólnota jest ważna w życiu małżeńskim. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale myślę, że to jest też bardzo ważny temat, bo na tych Światowych Dniach Rodzin mówimy dużo o adhortacji Amoris Laetitia, mówimy też było nawiązanie do Familiaris Consortio Jana Pawła II. I myślę, że też mówiąc o seksualności, od razu nam może przyjść na myśl teologia ciała Jana Pawła II. I czy to jest tak, że w Kościele czasami ten temat seksualności nie jest takim tematem tabu? W naszych też myślę, że nie tylko w Kościele, ale też w rodzinach, w tym naszym życiu codziennym, że to jest taki temat, którego się boimy, nie podejmujemy. Widać, że to się zmienia w ostatnich latach bardziej, mocniej, ale też jak ksiądz na to patrzy, na teologię ciała, co też w kontekście tej teologii ciała możemy polecić małżonkom w ich relacji? Ja myślę tak, że no nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, prawda? I ta myśl, którą w Biblii odnajdujemy, to ona absolutnie znajduje potwierdzenie w życiu, nie? I myślę sobie, to człowiek, jeśli rzeczywiście rozeznaje, patrzy, rzeczywiście, to tak to funkcjonuje, bo nie jest nikt samotną wyspą, tylko właśnie został stworzony do wspólnoty, nie? Do wspólnoty, do relacji. Zresztą, jeśli mówimy o miłości, to w miłości zawsze jest tak, że potrzeba drugiej osoby, prawda? Drugiej osoby. Kiedy patrzymy na to, jak Bóg nam się objawia nam się jako wspólnota trojga osób. Czyli mamy do czynienia właśnie ze wspólnotą osób, nie? No i też z miłości i do miłości powołał Bóg człowieka, prawda? I niejako wszedł, to jest też tak, to jest niesamowite, jak wchodzi w ten pewien namysł taki wewnętrzny, dialog wewnętrzny ze sobą, prawda? Uczynimy człowieka na obraz podobnego.
I tak rzeczywiście, że stworzył Bóg człowieka, swoje obraz i podobieństwo, stworzył go mężczyzną i kobietą. Nie? I to jest to, że też i ten zachwyt, jeszcze w innym miejscu, prawda, czytamy o tym, że ten wielki, o tym zachwycie Adama, kiedy widzi Ewę, że to właśnie to jest ta i to jest ta radość. I Pan Bóg to właśnie, tutaj możemy dotykać czego też i tej myśli związanej z zamysłem Bożym dotyczącym właśnie człowieka i małżeństwa, nie? I że to jest nie pomysł ludzki, tylko to nie jest kwestia nie tylko, jak próbują dzisiaj ludzie mówić i podejmować narrację, że to jest kwestia tylko pewnej konwencji, prawda, ludzkiej, pewnej definicji, więc jeśli chyba to tylko kwestia definicji, to można różnie definiować pewną rzeczywistość, natomiast patrząc z punktu perspektywy teologicznej Bożego objawienia, no to widzimy wyraźnie, że to jest pomysł Pana Boga i że On właśnie tak stworzy człowieka i taka jest właśnie też jego natura. I teraz, kiedy mówimy, no człowiek jest całością, prawda? Mówiąc o człowieku, to, prawda? To jest duch ucieleśniony albo ciało uduchowione. Nie? I to jest, i można się zachwycać, prawda, tym drugim człowiekiem, znaczy no, w jaki sposób mogę dostrzegać drugiego ja, każdy inny, prawda, no poprzez to, że, prawda, poznajemy, kiedy widzimy ciało drugiego też, nie, którym jest duch też i to uduchowione ciało, prawda, i mogę przez to go poznać, bo gdyby tego ciała nie było, to w tym wymiarze nie mam szans poznać go, no, nie mam. I teraz właśnie ten pomysł, bo zamysł jest niezwykły, nie, że jeżeli właśnie ten zachwyt, prawda, jednej osoby drugą osobą, kiedy widzi, że ktoś jest piękny, ktoś jest darem, ktoś z kim może ktoś znowu wiązać przyszłość, nadzieję, tworzyć coś wspólnego. No to jest i właśnie te kolejne kroki po rozeznaniu, że to jest ta osoba, że z tą się chce ktoś związać, że chce zawrzeć przymierze z nią, z Bogiem, zapraszać, prawda, do tej wspólnoty samego Boga. No to jest coś niesamowitego, prawda? Coś niesamowitego. I teraz i to, o czym Pani mówi, no to jest ten wymiar ciała jest tutaj też niezwykle istotny i ważny. Ja myślę też, że i to jest sprawa też złożona i to dosyć mocno. Dosyć mocno. Z jednej strony pomysł Pana Boga jest znakomity i piękny. Natomiast no jednak ten grzech pierworodny, on ciągle daje znać o sobie. Papież Benedykt nam wielokrotnie o tym przypominał. I to jest racja, prawda? Że nie możemy też idealizować tej rzeczywistości. Tak. I tu, że z jednej strony, no jeden widzi to tak, drugi tak. Kwestia też osobowości, kwestia też i różnych psychik, różnych emocjonalności, różnych potrzeb, różnego libido i tak dalej, i tak dalej. To nie są wcale proste rzeczy. I to wcale nie wygląda też na to, że są małżeństwa, w którym dzieje się to harmonijnie, ale też i myślę, wydaje tak jak w życiu po prostu, tej zwyczajności, codzienności, jak nie zawsze ludzie się dogadują, tak również i w tej sferze, powiedzmy, intymnego kontaktu też się nie zawsze dogadują. I niedobrze jest też, jeżeli ludzie też nie będą pracować nad sobą, bo wydaje mi się, że jeśli się pracuje na różnych tych płaszczyznach nad sobą, prowadzi dialog, to jest szansa na to, że rzeczywiście też i w sferze intymnej ludzie będą przeszczęśliwi i mają szansę na to, żeby właśnie no, być szczęśliwym też w tej relacji. Aczkolwiek to, tak jak wspomniałem o tym grzechu pierworodnym, o tej skazie, która gdzieś tam jest w człowieku, też no różnie też potem to bywa, jeżeli to nie ma tej harmonii, nie zgrają się. Często może być tak, że kwestia pornografii i tak dalej, jeszcze uzależnień przeróżnych i funkcjonowania, nie tylko w tej sferze dotyczącej seksualności, ale również i innej, no to trudno być ze sobą blisko razem i żeby tam miało to zagrać. Jest bardzo trudno nieraz. Ale zamysł Boży i pomysł, jaki jest, jeżeli rzeczywiście ludzie potrafią z tego dobrze skorzystać i dobrze poukładać te kwestie, ale jak powiadam, to we wszystkich wymiarach, to i ten wymiar będzie przepiękny. Jestem o tym przekonany, znam takie małżeństwa. Warto dlatego, żebyśmy szukali różnych
konferencji, informacji o tym, żebyście się edukowali w tej sferze. Na pewno, ale mi się wydaje, że to ma pani rację, ale niezwykle jest też, niezwykle ważny jest też dialog, nie? Dialog między małżonkami. Czy na te tematy rozmawiają? Nie zawsze tak jest, albo rzadko tak jest, prawda? Czy rozmawiają o swoich też i potrzebach, o tym, czego pragną, czego oczekują, z czego są zadowoleni, a z czego nie są zadowoleni, prawda? Nieraz w ogóle sobie o tym nie mówią, żyją, są ze sobą, no ale potem, jeżeli pewne rzeczy są nieprzepracowane, no i to nieprzedialogowane, i to często człowiek gdzieś tam może i cierpi w środku, nie chce o tym mówić, bo nieraz coraz bardziej się oddala, no a jak się coraz bardziej oddala, no to potem nie wiadomo, jak zaczynać od nowa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też od początku powinno właśnie powinno się w małżeństwach podejmować ten dialog i pracować nad tym. Nie, początek to zazwyczaj jest samograj, prawda? Bo jak się ludzie zakochają, no to wiadomo, no to jest po prostu cudownie. Tylko że często to bywa tak, że ten etap, prawda, pewnych kryzysów pierwszych, on kiedyś był tak, jak ludzie zaczynali od razu, no to gdzieś tam potem po 5 latach, około 5 lat. A tutaj, prawda, zaczynają przed małżeństwem, wchodzą w związek małżeński, to już jest te 5 lat minęło i właściwie zaczynają od kryzysu, nie od radości, prawda? I to może nieraz być takie bardzo trudne. Jest tego piękna tego piękna, które w sposób naturalny tam powinno się objawiać, prawda? I co było niezwykle ważne, to jest dobry zamysł, dobry pomysł tak w ogóle przez najwyższego i to jeśli dobrze się po prostu czyta człowieka, nie, i jego funkcjonowanie, no to i spróbuje się tego to zastosować, absolutnie to też zadziała. Dziękuję bardzo księdzu Andrzejowi Prybie za to podzielenie się. Myślę, że to są takie bardzo cenne wskazówki i dla małżonków, i dla małżeństw. Mi się przypomniało takie zdanie z teologii ciała Jana Pawła II, że mężczyzna naprawdę w pełni jest mężczyzną, gdy ma tą zdrową relację z kobietą. On wtedy się poznaje, poznaje też, kim naprawdę jest, i kobieta naprawdę jest kobietą w tej relacji z mężczyzną, w zdrowej relacji, bo dopełniamy się. Więc bardzo dziękujemy księdzu Andrzejowi. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Też bardzo dziękujemy za te cenne rzeczy, którymi się podzieliliśmy. Życzymy też księdzu dobrego końca pobytu tutaj w Rzymie. Pozdrawiamy, mrużymy. Często zwracamy na to uwagę, że tutaj mamy zmrużone oczy, bo naprawdę słońce i lampy nas oświecają z każdej strony. Tak. Ale pozdrawiamy Państwa też serdecznie. Wszystkiego co najlepsze. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I pozdrawiamy Archidiecezję Poznańską. WTN Polska, Aleksandra Cichocka.